Jak CIA obserwuje most, no to niech sobie obserwuje most, ja pojadę tunelem, to znaczy zdążę go zawieźć na czas. A, zobaczymy. I pamiętam już chyba drogę, no po trzech razach przejechanych. To chyba pamiętam. Na pierwszym rozwidleniu w lewo i później na takim skrzyżowaniu w lewo. Tak, tu w lewo. O, coś mi się tak przycięło. Nie wiem dlaczego. Proszę bardzo, jedny minięty, drugi minięty, z prawej, z lewej. Jestem gangsta man. Że teraz się nie wybombił gdzieś. O, tutaj jeszcze w lewo, zobaczcie. Głupio, że nie pokazuje. A, na lotnisko, dobra, czyli to jest w sumie niedaleko od wyjazdu z tego. Dobra, mamy minutę. Weź no kolej, zamknij drzwi. Mamy minutę. Wow. Weź się co? Kurde, jadą pod tą górę, jakby nie chcieli. Wow. O kurde, ale żem spartolił robotę. Ale spartoliłem robotę. No zatrzymaj się, policja! Nie. Nie, kurde nie! O! Kilka sekund. Ja nie mogę. Dobra, nie będę wracał przecież na nogach, że tak powiem. O, żeż mordy, nie wiedziałem jak tam dojść do tego, jak tam dojechać na to lotnisko z tego mostu. Dobra, jedziemy jeszcze raz po tego reja. I tym razem... Nie mogę popełnić takiego głupiego błędu. Strasznie. Wszystko to, że nie ma kurde mapy dokładnej. Naprawdę, brakuje w tej... jak mogli zapomnieć w ogóle o mapie? Przecież gry już były na... No i weź wchodź, co za gruba się właś tutaj. Przecież gry były już tak zaawansowane, że mapy były dostępne w takich miejscach. Także nie mam pojęcia, dlaczego oni nie wykorzystali i nie dali... Oczywiście co, słup na mnie ulegnie, no. Dlaczego nie dali mapy do tej gry, której no... Co jak co, ale w tej grze chyba najbardziej jest potrzebna mapa. Przynajmniej w takiego typu grach. Nie wiem jak tam czas... O, dwa tiry, super. Nie wiem jak tam z czasem stoimy, w sensie ile nam potrzeba czasu do przejechania tego tunelu. Mam nadzieję, że nam wszystkiego wystarczy. I ci tajniacy też nie będą zbytnio nam przeszkadzać w dotarciu na lotnisko. No weź! Odpinkol się ode mnie, gdy... A powiem wam, że bardzo mi ulżyło, jak GTA 4... Jak GTA 4, że tak powiem, zrobili opcję z tym, że samochody używają kierunkowskazów.
przykład ten kurde nie używa kierunkowskazu i co? Walnęliśmy w niego. Spadajcie. Mam was w głębokim poważaństwie. Patrzcie, ile mi jeszcze zostało czasu. Dało się? No dało się oczywiście, tylko co? Musiałem spartolić za pierwszym razem. Jeźdź do dziupli i zabierz rzeczy Reja. Sorry. A dziupla gdzie jest? Przepraszam bardzo. No, oczywiście dziupla jest po drugiej stronie. Co? W sensie, że tajniacy do mnie strzelają? Potrzebuję zmienić samochód. Ten już mi się trochę jara. Znowu policja nas goni. Za co? No, mam nadzieję, że nie zacznie nam się podnosić tutaj nic. Gdzie on ma swoją tą dziuplę? Gdzie on ma dziuplę? Czyżby tam, kurczę, w tej toalecie? W parku? Chyba nie. O, tutaj. Proszę bardzo. To chyba na górze, nie? Przepraszam bardzo, gdzie to jest? Na dole czy na górze? W takim razie na dole. Proszę bardzo. Kuloodporny Patriot. No proszę, ładnie nas obdarował. Do zobaczenia w Miami Ray. Czyżby ten Patriot był naprawdę kuloodporny? Bo coś nie chce mi się wierzyć. Przepraszam. Nie chce mi się wierzyć, że ten Patriot jest kuloodporny. Przy okazji sobie jeszcze wrzucimy tą misję, w sensie... Żeby nam to po prostu nie świeciło. Zniknięcie Lowa. No to już widzieliśmy. Nie będziemy tego oglądać jeszcze raz. No i została po tej stronie pani Asuka. Ale tymczasem podjedziemy sobie zapisać, bo Asuka jest pod... Znaczy po drodze do Asuki jest zapis. Powoli doskwiera mi głód. No jak już mówiłem, niestety nie udało mi się zjeść kolacji. Jakoś tak od razu po robocie wziąłem się za pogranie troszeczkę. Dlaczego? O, przejechałem do... Ano dlatego, że chciałbym skończyć to GTA. Też jestem ciekaw, ile mi zajmie skończenie tego GTA. Z takimi powtórkami nawet. Nawet z takimi powtórkami. Bo jednak niektóre misje, przyznajcie sami, trzeba najpierw zbadać. Tak na ślepo... Tak na ślepo się trochę nie da niektórych misji przejść. Bo to trzeba pomyśleć sobie taktykę, a to nas ktoś zajdzie z boku i go nie widzieliśmy, na przyszłość będziemy wiedzieć. A to, a przepraszam, czy ten słupek on się nie niszczy? Ostatnio się niszczyły. Dobra, jedziemy po zadanko do Asuki. Przynęta. Miguel seems to think I'm mistreating him.
Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has 3 death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Nie ma sprawy. Tylko co, 3 na raz musimy ściągnąć? 3 na raz to będzie tak trochę niefajnie. Dobra, sprawdzimy, czy nasz kuloodporny Patriot działa, czy jednak to była ściema. O, tutaj jest gwiazda, ja się męczyłem tam przez ten szlaban. Mniemam, że żółty punkcik to jest... Aha. To jest po drugiej stronie. Więc trzeba wjechać na górę. Dlaczego wszystkie misje teraz nas wysyłają w drugą stronę? Zabiera to bardzo dużo czasu. Jakby nie mogli, po tej stronie odbieramy zlecenie, to po tej stronie wykonujemy zadanie. Nie. A nie, tak rozrzucone po całej mapie, po całej planszy i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy by się podniosło, jak ja jestem na środku. Czy nie mówcie, że tak często pływają takie wysokie statki? Przecież ten most jest jak strasznie wysoko nad wodą. I on jest podnoszony, zazwyczaj są mosty podnoszone, bo... żeby statek się zmieścił, nie? O. Tego sobie ściągniemy. Ściągniemy sobie go tutaj. Nie wiem jeszcze, jak tam wjechać. Aha, oczywiście co? Oczywiście to trzeba wjechać na górę. Tylko jak z kolei wjechać tam na górę dokładnie? Aha, tutaj. Dobra. Ja się schowam za wami, wiecie? Nawet wyjdę z samochodu. No i co? I uciekli. I uciekli. A to niedobre. A to niedobrzy, koledzy. A ja mam kuloodpornego patriota. Możecie mi naskoczyć. Tylko nie we mnie, tylko nie we mnie. No, rozwalajcie się tam nawzajem. Aha, Carter rozwalił wszystkich. Fajnie. No. No pięknie, sam muszę ich rozwalać. Dzięki, Asuka, dałeś mi takich wsparciuków, że ło! Kule by ich biły. A, oni mają shotguny. O, chyba chciał mnie przejechać. No trudno, nie udało mu się. Dobra, weźmiemy sobie coś lekkiego. O. No i pojedziemy po następnych kolesi.